Dzień dobry, dzień dobry. Jakiś czas temu założyłem sobie spółkę z moim wspólnikiem, no i postanowiliśmy, że uruchomimy konto na Allegro, no i skorzystamy sobie z tego powitalnego tam programu od Allegro, że jesteście tam zwolnieni z jakiejś tam prowizji. To chyba było 10 tysięcy złotych prowizji miesięcznie przez 6 miesięcy, czyli 60 tysięcy złotych prowizji. Jakby sobie tak na chłopski zdrowy rozum pomyśleć, no to 60 tysięcy złotych to jest kupa kasy i tak naprawdę można by sprzedawać cokolwiek, jakikolwiek produkt i tylko i wyłącznie zamiast płacić prowizję Allegro, to te 60 tysięcy złotych odkładać. Więc koniec końców po tych 6 miesiącach do podziału byłaby piękna sumka pieniędzy, tylko i wyłącznie można powiedzieć z tej prowizji Allegro. Więc biznes po prostu wspaniały. No i rok temu, jako że ten program powitalny został uruchamiany jakoś tam inaczej, że można było, chyba że to było nielimitowane, więc wtedy był czas, żeby zostać dosłownie milionerem. Bo wtedy był po prostu czas, wtedy można by zakładać spółka po spółce, uruchamiać różne firmy na żonę, na brata, na teścia i po prostu trzepać taką piękną kasę, że to jest po prostu szok. No i wiele firm w ten sposób to zrobiło. No i dlatego też Allegro ukróciło już ten proceder, no i wiecie, i wprowadziło jakieś tam ograniczenia. No i ja o tych ograniczeniach tak nie do końca wiedziałem, więc stwierdziłem, jako że uruchamiam całkowicie nową firmę, całkowicie nową spółkę, no to skorzystam sobie chociaż z tych 60 tysięcy złotych jako nowa firma. No i czekałem na to i czekałem, aż uruchamią ten program, kiedy w końcu, czy ta prowizja będzie zwrócona na koniec miesiąca, czy ona będzie zwrócona od razu. No i co się okazało? W promocji mogą brać udział wyłącznie nowe konta firmowe w Allegro. Niedozwolone jest omijanie tej zasady między innymi poprzez zgłoszenie do programu konta, które ma lub miało formalno-prawny związek z jakimkolwiek kontem firmowym w Allegro. Czyli jako, że ja miałem konto firmowe na Allegro i w sumie mój wspólnik też miał konto firmowe swoje na Allegro, no to jako, że utworzyliśmy razem spółkę, no to już nowego konta firmowego tak jakby, znaczy mamy nowe konto firmowe na spółkę, ale nie możemy skorzystać z tego rabatu tam powitalnego. Także piękne czasy troszeczkę, można powiedzieć, się skończyły. Ciekawe jeszcze będzie, jak to, jak będę sobie może na żonę konto otwierał. Ciekawe, czy wtedy ta promocja będzie obowiązywała. W sumie to nie będzie obowiązywała, bo żona nigdy nie miała konta na Allegro firmowego. Mam coś takiego. Panele dekoracyjne 77x70. Mam 1800 sztuk na sprzedaż. Pakowane po 100 sztuk w karton, więc minimalne zamówienie 100 sztuk. 100 sztuk kosztuje 600 zł u mnie i wysyłka jest za darmo. Także jak jesteście zainteresowani, no to możecie sobie ode mnie kupić. Mam 18 takich paczuszek. Wydaje mi się, że to byłaby fajna sprzedaż gdzieś tam lokalnie. No bo tak jak widzicie na Allegro, to aż tak dużo się tego nie sprzedaje. Aktualna cena to 12 zł. Z tego, co tak prześledziłem statystyki, to sprzedawane głównie było po 14,50 za 14,50. 15 zł za jeden panel, ale wydaje mi się, że jakieś tam OLX albo Allegro lokalnie gdzieś tam w jakimś większym mieście, że można zarobić jakieś takie fajne pieniążki na tym. Znaczy fajne pieniążki, jeżeli nie macie jeszcze firmy, no to można sobie taką paczkę za 600 zł kupić, za troszeczkę więcej sprzedać i załapać się w ten pułap, gdzie nie musicie jeszcze otwierać działalności gospodarczej i sobie troszeczkę liznąć, że tak powiem, handlu. O tak. Także 18 paczek mam. Każda paczka 100 sztuk po 100 sztuk pakowana i 600 zł brutto. Wystawiam fakturę, także jeżeli jesteście zainteresowani, to na maila. Chciałbym z Wami porozmawiać na temat tego, co wydarzy się 20 czerwca. Od 20 czerwca zaczniemy automatycznie łączyć wszystkie dostępne na Allegro warianty danego produktu w ofertach, co oznacza, że w ramach jednej oferty mogą znaleźć się oferty różnych sprzedających. I z jednej strony, znaczy inaczej, napiszcie mi, co o tym wymyślicie i jak to wpłynie na Waszą sprzedaż, ponieważ jak ja sobie to czytam, no to ja widzę w tym plusy. To znaczy jak na razie widzę w tym plusy, bo nie wiem do końca, jak to będzie działało. Ale jeśli połączymy się pod, jeżeli będzie dany kod EAN, no i na przykład ja będę miał coś w innym smaku, czy będę to wysyłał na przykład szybciej, może tak będzie, że jak będę to wysyłał szybciej, no to może będę gdzieś tam się podpinał w jakieś oferty wielowariantowe i nie będę musiał wydawać pieniędzy na reklamę, no bo jako, że mam wysyłkę na przykład do 16 tego samego dnia, no to może będę mógł coś tam zarobić takich dodatkowych pieniążków,
bardzo fajnym sposobem. A z drugiej strony, prowadząc aktualnie sprzedaż taką, jaką prowadzę, no to ja sam sobie generuję kody EAN, ponieważ sam w jakiś tam sposób opakowuję sobie opakowania, oznakowuję sobie też produkty, więc moje produkty nie mają kodów EAN, sam je tworzę, więc tak naprawdę nikt, wydaje mi się, że się nikt pode mnie nie podepnie. Nie wiem, czy są już jakieś przecieki w tym temacie, no ale ja widzę jednak troszeczkę plusów w tym. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. Na pewno będę Was informował. I teraz przychodzę do Was z kolejną ofertą. Czyli zdjęcia produktowe. Czyli zdjęcia produktów w miniaturce Allegro. Znaczy, nie tylko w miniaturce Allegro, ale też gdzieś tam po prostu zdjęcia produktowe, że jak klient już wejdzie sobie w Waszą aukcję, przewinie sobie tą rolkę, no to te zdjęcia w jakiś fajny sposób wyglądają. Jeżeli chcecie, o, może Wam pokażę. Tutaj macie jakiś tam balsam, tutaj macie ten balsam elegancko przerobiony jako zdjęcie produktowe. Gdzieś tam dodane jakieś listki, jakieś pierdołki, już to ładnie, elegancko wygląda. Tutaj macie zwykłą jakąś tam kosiarkę, no na miniaturce musi być ta kosiarka na białym tle, no to jest, a tutaj już zdjęcie produktowe jest eleganckie, gdzieś tam jakaś trawka, jakiś trawnik dodany i od razu się fajniej na to patrzy. Oczywiście to wszystko jest zrobione, ale na komputerze, ale jednak klienci kupują wzrokiem, tym bardziej, że jak śledzą sobie i oglądają zdjęcia w telefonie, no to fajnie sobie jest rzucić oko na, na tego typu zdjęcie, także kolejne zdjęcie produktowe Wam przedstawiam i przedstawię Wam jeszcze jedno. No i tutaj teraz widzicie na przykład miniaturkę. Klient ma jako miniaturkę, ma po prostu zwykły taki, nie wiem, to jest karszer, nie, to nie jest jakiś tam opryskiwacz, to jest, o, powiedzmy, opryskiwacz na jakieś tam zielsko na przykład, no to zwyczajna miniaturka wygląda w ten sposób, że widzicie sobie opryskiwacz, a może być miniaturka dozwolona przez Allegro, że jest na przykład opryskiwacz z tyłu, z jakoś tam z przodu, z boku, z jakimiś tam pierdółkami, że wszystko jest elegancko, to w ogóle to wygląda zupełnie inaczej i jakieś takie zestawy i fajnie to wszystko wygląda. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tego typu miniaturkami czy zdjęciami produktowymi, to napiszcie do mnie na maila. Pierwszą taką miniaturkę czy tam zdjęcie produktowe macie zrobione za darmo. Jeżeli będzie Wam się to podobało, no to podeślę Wam cennik, no bo mam człowieka, który to robi, który będzie również dla mnie przygotowywał i jest to aktualnie dość trendy, że tak powiem, na Allegro i w wielu innych tam platformach sprzedażowych, dlatego warto sobie to, no warto sobie to wykorzystać do tego, aby wzmocnić jeszcze bardziej sprzedaż, no tym bardziej, że tak jak mówię, klienci kupują oczami, kupują wzrokiem, o tak, kupując, patrząc na produkt, tym bardziej w telefonach. No i właśnie jest pierwsza miniaturka za darmo i człowiek, który zajmuje się tymi grafikami, to po prostu korzysta z Waszych zdjęć, które Wy macie w ofercie już. Nie przygotowuje samemu żadnych zdjęć ani nic, tylko po prostu korzysta i przerabia zdjęcia, które Wy już gdzieś tam macie w ofercie. Czyli jak macie na przykład, nie wiem, etui do telefonu i macie tego etui 10 zdjęć z Chin, czyli Chińczyk Wam dał 10 zdjęć tego etui, macie to wszystko wrzucone w aukcji, no to człowiek, grafik zrobi Wam jakieś cuda miniaturkę, czy jakieś cuda zdjęcia produktowe, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, żeby dopieścić Wasze aukcje. Także piszcie też na maila, czekam. No i chciałbym jeszcze porozmawiać na temat nowej promocji, znaczy nowej promocji, tak, która odbędzie się od 6 do 8 czerwca. Jest zgłos swojej oferty do nowej akcji promocyjnej i tutaj chciałbym Wam powiedzieć, że tak, no kuszą tymi wszystkimi promocjami, odbywa się tutaj jakaś Allegro Days czy coś takiego i kuszą. No i każdy, i chcę, żebyście troszeczkę, chcę Wam powiedzieć, jakie będą prowizje, jakie będą koszty tego przede wszystkim, ale chcę Wam powiedzieć też tutaj właśnie takie, to jest troszeczkę takie zabawne, no bo jak zgłosić oferty? No to oferty czekamy do 8 czerwca do godziny 12. Musicie obniżyć cenę minimum o 10%, czyli to jest bardzo w ogóle ciekawe, no bo biorąc pod uwagę to, że płacicie prowizję Allegro, prowizję od oferty wyróżnionej, do tego dopłacacie do Smarta, do tego gdzieś tam płacicie za jakieś adsy, do tego musicie jeszcze teraz obniżyć musicie ofertę o tam 10%, do tego musicie jeszcze zapłacić dodatkową prowizję, dodatkowo jeszcze musicie zapłacić dodatkowe koszty promowania tego produktu. No i teraz ja jestem ciekawy, czy są jeszcze na Allegro takie oferty, na których
nie wiem, na których można tyle spuszczać tych procent, że można nagle 50% spuścić z ceny. No bo z tego, co ja oglądam i z tego, co ja obserwuję Allegro, a raz jestem w tej branży, raz jestem w tamtej, jak mnie coś zaciekawi, nawet jak kupuję sam dla siebie, no to weryfikuję, poznaję rynek. Na przykład, nie wiem, kupuję sobie grilla, sprawdzam, jaka jest prowizja od sprzedaży, jaka jest prowizja Allegro, jakie jest to, jakie jest tamto, jakie... Na przykład weryfikuję sobie różne statystyki i naprawdę te wszystkie rynki na Allegro, znaczy wszystkie kategorie są tak wyżyłowane, dosłownie do cna. I mnie to po prostu fascynuje, jak jeszcze można tak opuścić scenę, obniżyć cenę. No bo tak, tutaj jest opłaty. Dla ofert zakwalifikowanych do akcji naliczymy dodatkową prowizję od sprzedaży w strefie okazji, zgodną z regulaminem, za chwileczkę przejdziemy. Jeśli zgłosisz, to jest fajny podpunkt, jeśli zgłosisz do 100 tysięcy ofert, no to jest jednorazową opłatę w wysokości 99 zł, a jeżeli powyżej, no to 99 zł plus tam jedną złotówkę. 90 pewnie to jest opłata dzienna, tak? Nie, czy nie jest napisane? No, ale to jest takie zabawne. Jeżeli zgłosisz do 100 tysięcy ofert, no to to ani nie jest tak jakoś bardzo, nie wyróżnia waszej oferty, ani nic, no bo ktoś może przyjść i zgłosić do 100 tysięcy ofert. No to przechodzimy do kosztów, żebyście od razu byli świadomi. Załącznik numer 1 do regulaminu. Opłata codzienna w zależności od poszczególnych rodzajów specjalnego oznaczenia oferty wynosi 2 zł okazja, 2 zł rabat ilościowy, 3 zł hit i 3 zł nowość. Czyli to jest, jak to jest, kwotach brutto, za każdy dzień. Aha, czyli promocja trwa tam powiedzmy 3 dni, tak? Bo z tego co tam widziałem to 3 dni, no to dyszkę musicie dopłacić. No to tutaj jeszcze aż takich dużych opłat nie ma, no bo będziecie mieli jakąś tam ikonkę, jakieś tam wyróżnienie. Podejrzewam, że Allegro będzie te aukcje w jakiś sposób tam promowało. Ale tutaj jest jeszcze bardzo ciekawy podpunkt, który mnie bardzo zainteresował. Dodatkowa prowizja od sprzedaży towaru w ofercie objętej programem jest naliczana każdorazowo, chwilę umowy, wynosi 60% stawki prowizji od sprzedaży towaru naliczonej na zasadach opisanych. I teraz mnie to... Zafascynował mnie kolejny podpunkt, czyli przykład numer 1. Tu jest napisane, sprzedano przedmiot, nawilżacz powietrza o wartości 300 zł z kategorii objętej prowizją od sprzedaży towarów w wysokości 4%. Kupujący wybrał dostawę za 0 zł, na przykład do punktu odbioru w ramach Allegro Smart, prowizja 4% od kwoty 300 zł to 12 zł. I teraz mnie ciekawi to 4%. Na chwileczkę się tutaj, że tak powiem, zniknę i przejdę sobie od razu do kalkulatora Allegro, żeby to zweryfikować, bo mnie to ciekawi. Wszedłem sobie w te nawilżacze powietrza na Allegro i rzeczywiście prowizja jest 4%, ale tylko i wyłącznie w kategorii, która nazywa się tylko i wyłącznie w urządzenia medyczne. O, tutaj została ta prowizja wynosi rzeczywiście 4%, ale powiedzcie mi, czy jeszcze gdzieś w jakiejś kategorii prowizja wynosi 4%, ponieważ w mojej kategorii ta prowizja to jest 15% plus można, no 9% za ofertę wyróżnioną, no to już jest 24%, plus dopłata do smarta, plus jakieś tam promowanie, no to prowizja wynosi 30-40%, także tutaj Allegro podało piękny przykład, ale dobra, przejdźmy dalej. Prowizja 4% od kwoty 300 zł wyniesie 12 zł, dodatkowa prowizja pobierana w strefie okazji wynosi 60% stawki prowizji od sprzedaży, zatem prowizja wyniesie 7,20, 12 zł plus 60%. I teraz w moim przypadku byłoby to 15% plus 7,5, no to by było 22,7, tak? Tyle by było, 22,7 plus 9 powiedzmy za promowanie, plus trzeba jeszcze oczywiście 10% obniżyć cenę produktu minimum, plus no to gratuluję firmom, które mają po prostu w tak zarąbistej cenie produkty, że mogą naprawdę sobie pozwolić na to skorzystanie z tego tutaj rabatu. No prowizja jest dość solidna, także tutaj jeszcze mamy drugi przykład. Sprzedano przedmiot za kwotę komplet opon wartości 3000 zł w kategorii objętej prowizją od sprzedaży. Wynosi wysokości 5%. O Jezus, ja to chyba jestem jakiś... Słabo jednak to Allegro śledzę, bo tu prowizja 4%, tu prowizja 5%. Kurczę, no to żyć nie umierać.
4% prowizji trzeba płacić. Nie wiem, dajcie znać, jakie są prowizje w waszych kategoriach, bo tutaj wydaje mi się, że albo ja jestem niedoinformowany, albo Allegro tutaj po prostu podaje piękne i cudowne jakieś przykłady.